A więc tak, dalej jesteśmy w Rzeszowie, już po jednym kebabie w Dara Kebab, zjedzony. Teraz jesteśmy w lokalu Habanero. Zamówiłem sobie duże habanero, znaczy habanero, duże burrito. Nie powiem, bo jak na burrito jest dość większe niż zupełnie inne burrito, które się wszędzie gdzieś kupuje. Do tego wszystkiego jest oczywiście nasz kochany Mad Dog w ilości 5 kropel, nie chciałem więcej, bo to jest standard, w jakim się tam je, chociaż już go jadłem nie raz, więc nie wiem, czy sens wlać 10 kropli, czy więcej. To nic, otwieramy i jemy, nie? Naprawdę duży, duże burrito. Aż fajnie, fajnie dostać takie duże burrito, naprawdę. Naprawdę, duże burrito. Płaciłem za nie, dla przypomnienia, 15 zł. Z kochanym Mad Dogiem. Już Mad Doga czuć? Nie powiem, że nie, chociaż chyba z barbecue trochę pomieszany. Fajne duże burrito, to na pewno na plus. Jak trafię na Mad Doga, to też pewnie zauważycie. Rzecz już pieką usta. Dolna warga piecze. Mięso wyskakuje. Na pewno przecież moje kochane nachosy. I teraz Mad Doga. Mad Dog 44 w Habanero, Rzeszów. Trzeciego lokalu już dzisiaj chyba nie nagram.
kawałek z Mad Dogiem, czyli to duży trafił. Pewnie chusteczki mi się przydały. Ale jeszcze nie jest najgorzej. Sam smak burrito są na początku. Piekielne jalapeno. No i fakt faktem, już gorzej wchodzi w tym momencie. Madok już zaatakował gębę, jak to się mówi. Będziemy sobie jeli powoli. No, wielkość daje się we znaki. Już coraz mniejsze gryzy biorę z tego, co widzę. 8 minut już jedno. Teraz zaczyna się wolne jedzenie. To tu jeszcze takie wielkie trzy gryzy. To chyba najgorszy już za mną. Mi się przynajmniej wydaje. Ciężko wchodzi. Na pewno przez ilość. No, niby tylko to jakiś kawałek, no.
dwa duże gryzły. Gryzy coraz mniejsze się chyba robią. No to jednak dwa takie wielkie trzeba zrobić. Nie chcę tego wrzucić na raz, bo nie wiadomo jak to się potem skończy. Na pewno nie chciałbym, że zbierać to z talerza. Jednak miałeś rację, ciężko by to weszło, jak było to trochę większe. Znaczy wiesz, tylko że już przeze mnie madok jest jedzony, nie? A teraz po prostu muszę wymęczyć tą końcówkę, ale jak było dużo większe, to pewnie jeszcze byłoby tylko gorzej. No, zaczynam się rozglądać. 12 minut ja. Trzeba po prostu. Zmęczyć trzeba tą ilość. Chociaż madok i tak spłynął chyba niżej, też czuję go. W tym momencie nawet typowo nie chodzi o ostrość, tylko kuźwa o tą ilość. Nie powiem, że nie. Zostały dwa konkretne gryzy i trzeba byłoby to po prostu włożyć w paszu i połknąć. Bo że po prostu gęba zwyczajnie mieli, nie połykam. A chyba tak to jest, jak się robi dwa nagrania w jeden dzień. Mam przynajmniej efekt tego. Ale zmęczę, bo szkoda, chyba nie dokończę tego burrito. Cały to rozwala. Wchodzi opornie. A jeszcze będę czuł najedzony potem. Przynajmniej przez jakiś czas. No to co? Dwa gryzy, nie?
strasznie nie wchodzi. Naprawdę w Habanero za 15 zł naprawdę duże burrito się dostaje. Nie takie z futraków, co jesz na 4 gryzy. Albo w połowie musi się zatrzymywać, żeby na filmik się zmieścił. Ale widać, jak mi to nie wchodzi. No, a takie filmiki też się przydadzą, bo łykanie 9 milionów to też inna zabawa. Albo nagrywanie z Circle K. Niby ostatni gryz, ale opornie. Kurczę, 17 minut? Na serio? Nie chcę tego połykać. Ale Rzeszów Habanero na pewno można polecić. Ja polecam. Jakbym tu przychodził, to głodny przynajmniej bym nie wychodził. Zapraszam do subskrypcji. Naprawdę tych łapek jest mało. Przydałoby się jakieś większe zasięgi. Ale to mnie. Pod tym względem hejterzy będą mogli się dosłownie przyjebać, ale mam to gdzieś. Bo i tak pewnie obejrzą tylko jeden filmik, nie wiedząc, że już jadłem wcześniej jednego kebaba przed chwilą. Poszło, ale ciężko wchodzi, wiesz? Ręce mokre. Miele, miele i prześlijcie. Finito, zjedzone. Trochę chyba chusteczka na pewno by się przydała za sobie przed trenos. A wy możecie lajkować, bądź nie. Więc na razie pewnie się gdzieś widzimy. Albo może jeszcze kiedyś tu wrócę, zobaczymy. Jest coś jeszcze może tutaj, ale zobaczymy, jak wyjdzie. See ya.